Cześć, z tej strony Night i wracamy do gry Need for Speed Most Wanted. No i co? Wczoraj przyjechaliśmy do chyba 9 miejsca na czarnej liście, gdzie będziemy oczywiście to kontynuować. Zaczynamy standardowo od wyścigów. Byliśmy w sklepie już wczoraj, także dzisiaj jedziemy i jedziemy i jeszcze raz jedziemy. Boże, co to za samochody? Nie jest do tych zawodów po prostu. Zaczynamy od wyścigu, w sensie circuit. Okrążonka nasza. Nowa część miasta. Jechaliśmy w tej części miasta, jak był ten wstęp, gdzie mieliśmy BMW M3, a nigdy potem tu nie byliśmy. Dopiero teraz się odblokowało. Nowe nitro mamy faktycznie, dużo więcej go jest. Pierwsze okrążenie za nami. Nawet dobrze poszło. Są tutaj takie wolniejsze sekcje, ale nawet dobrze się w nie wchodzi, o dziwo. A, to jest knockout. Myślałem, że to jest circuit normalny, ale nie. No ale trochę za szybko tutaj. Na szczęście nitro nowe daje radę. Wczoraj trochę rage'owałem na tutaj jak ta gra działa. Zobaczymy jak dzisiaj będzie się sprawowała. No bo ja generalnie oceniam pod kątem tego co widzę. Tym bardziej, że mam Need for Speed'a, Undergrounda 2 na świeżo i Colina Dirt'a. Także trochę jesteśmy wjeżdżeni w różnego rodzaju gierki, więc mam porównanie jak wygląda fizyka jazdy, jak się zachowują przeciwnicy w porównaniu do tego co mieliśmy w tamtych gierkach. No i też nieskromnie tutaj powiem, że trochę w życiu się gier przejeździło wyścigowych na klawiaturze, tak. Także wszystko jest powiedzmy w jednej skali oceniania. Ostatnie okrążonko. O, trochę za dużo hamulca i już to zrzuciło. Także tutaj naprawdę z hamulcem trzeba tak ostrożnie, chyba lepiej jest odpuścić po prostu na chwilę gaz, niż hamować. Bo ten hamulec jest troszkę za mocny. I zrywa nam momentalnie przyczepność, jaką tylko mamy. Aczkolwiek no to jest już takie przyzwyczajenie właśnie, czy to właśnie jak z Formuły 1, czy z niektórych innych bardziej realistycznych gierek, gdzie no się używa albo gazu, albo hamulca, jak się po prostu zostawia lift and coast, to się nazywa, tak? Czy jak odpuszczamy całkowicie gaz, to jest kwestia tego, że no trochę się traci na tym, tak? Albo zwalniamy, hamując, albo przyspieszamy. Cześć, pan Kusiowaty. Samochód jest świetny. Jest śliczny. Chciałbym taki naprawdę. A kupimy nowy samochód, ale to dużo dłużej. No bo pewnie jakąś zondę bym chciał kupić sobie. Nie zondę, tylko Pagani w sensie. Bo chyba nie ma zondy, tylko jest ta... Quara... Ktoś tam mi mówił, jak to się czyta, ale nie wiem, jak to się czyta. Na chy! Pagani na chy. To ciśniemy kolejny wyścig. A może coś pokroju tego? McLarena? Senny? Sobie weźmiemy? Zobaczymy. W każdym razie coś z takich super samochodów, takich, że tak powiem, pokazywanych w Top Gearze. Ale to też raz, że koszt duży, dwa, że wymagania czarnej listy są też spore. No dzisiaj na razie dobrze idzie. W pierwszych dwóch wyścigach. A tu też trzy okrążenia nas czekają.
Dobry skrót. I nawet się zmieściliśmy. O nie, cześć stalówka. No i ta drodze, ratuj się kto może. Będę dzisiaj w wiadomościach. Pijany kierowca rozjechał polityków wychodzących z Nowogrodzkiej. A z jakiej partii? Okazało się, że pijany kierowca nie dyskryminował, rozjeżdżał jak leci. No właśnie, o to chodzi, o tym mówię. Tak jak taki tekst właśnie, któregoś razu słyszałem, że jako humanista, a propos segregacji śmieci, jako humanista nie dzielę śmieci na lepsze i gorsze. Dlatego nie ma segregacji. Tu nie trafiliśmy w skrócior. Za późno z tym hamulcem. Ale i tak jest spoko. Chill, chill, chill. Tak, dobrze, że w sumie przychodzicie w miarę od początku i coś piszecie, bo dzięki temu mogę sobie sprawdzić, czy ten czat mi działa, bo mam schizę po tym, jak mi się ta aplikacja zacięła. A, jeszcze jedną rzecz mam do dodania a propos Bioshocka. Wspomnę też o tym wieczorem, ale zrobiłem sobie test rano tego Bioshocka, nie używając w ogóle karabinu i przez godzinę w ogóle nic się nie działo. W momencie, gdy wyjąłem karabin, zacząłem strzelać tak. I karabin powoduje błędy w tej grze. O dziwo. Także dzisiaj już po prostu wieczorem nie będziemy karabinu używać i powinno być dobrze. Także to jest głupie, ale tak jak czytałem forum Steamowe, to jest normalna rzecz. Absolutnie normalna rzecz. Jest problem, jeśli chodzi o multithreading, wielowątkowość, tak? Że ta gra po prostu szaleje i nagle nakręca procesy, które się zapętlają przez ten multithreading. Także no nic nie poradzę tutaj na to innego niż niekorzystanie z karabinu. Ale myślę, że damy sobie radę bez. Także dzisiaj już będzie raczej bez problemu, przynajmniej taką nadzieję mam. Jeszcze też zastosowałem parę innych rzeczy w razie co. I działała gra naprawdę dobrze. A szkoda, wielka szkoda, że wczoraj nam się to wykrzaczało. Dlatego, że to jest afront dla gierki, bo gierka naprawdę jest pierwszorzędna, a takie problemy no trochę umniejszają jej. No i też ja bardzo nie lubię problemów technicznych, tak? Dobra, no to mamy przejechane, bierzemy kolejny wyścig. I mamy fotoradary. Fotoradary. Uczą się dwie wiśniary. Wow! Co to jest za fura po lewej? No to po prawej, ten ciemny, to jest ten Mercedes SLR, nie? To wiem, a dwóch pozostałych Pagani. Nie wiem, czy to nie jest Pagani. Biorąc pod uwagę, że ma taki ten wydech w kółku, te cztery rury umieszczone. To może być Pagani. Ale przeleciliśmy przez ten punkt. O kurde! Naprawdę, prędkość dużo mieliśmy tutaj. Pięknie, oto się rozchodzi. O, gdzieś tu chyba kolejny punkt będzie niedaleko, także rozpędzaj się. Tak. Pięknie. Tutaj kolejny jest punkt detekcji. Ajajajajaj. Trochę nas ta latarnia spowolniła. Bo mieliśmy 230, a spadliśmy do 218. Ale na razie jest ok.
Dobra, rozstędzamy się do kolejnego. Hamuj! Piękny spadek. Nie no, tutaj trzeba wyhamować się zdecydowanie przed tym wyskokiem, bo potem nie ma kontroli. Aczkolwiek moi przeciwnicy zrobili dokładnie to samo co ja, sądząc po mapie. Ale ich wyprzedziliśmy. Ponad 100 km lepsze rezultaty osiągnęliśmy niż oni. Także to jest naprawdę dużo. Dobra, przechodzimy do kolejnego wyścigu. Drugi fotoradar. Tu jest mało wyścigów jakoś. Tam w poprzednim, na poprzedniej liście było 10 bodajże. Tutaj jest chyba 8? Czy 7 nawet? Pewnie z policją będzie więcej tarczek. Ale się zobaczy. Ty, oni jakim skrótem pojechali, a ja nie. O ty. O ja głupi. Nie wiedziałem, że tam jest taki skrót. O mnie zrobili na szaro. Dobra, zresetujemy to. Wiemy, że teraz jest skrót zresztą. Perfect launch. Tu gdzieś na lewo jest skrót. Ty, no faktycznie jest. O lol. Na beka ze mnie. Ale jump. Tam wolno się jedzie przez ten skrót, tak faktem, ale dużo się skraca drogę. Wyproli. Dobra, punkt detekcji się zbliża. Nie kość znaków. Dobrze. O, policja się gdzieś rozwala. Jest, a nie. Nie, przed nami. Gdzieś indziej, tam na tym dużym rondzie jest policja. Tu też jest punkt detekcji, zaraz użyjemy nitro. Dzięki za boosta, stary. Pięknie. Dawaj, tu na wyjściu musimy dużą prędkość mieć. Nie ślizgaj się, proszę. No, tu prawie 300 dołapiemy. 290, nice. Po tej stronie na lewo, po drugiej i przejdziemy na prawo. Dobra. A, tu jest punkt detekcji zresztą. Ponad 300. 315, nice. I jeszcze dwa punkty detekcji. Ale myślę, że będzie spoko. O, policja. No to myślę, że od razu po wyścigu się pobawimy z policjantami. Tu od razu ze zakrętem jest. No dobrze. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle w sumie. Ciężko powiedzieć tutaj. Wydaje mi się, że przeciwnicy nadrobili trochę. Fajnie. Panie policjanty, co mnie tu robite? Dawaj. Ostatni punkt detekcji. Dobrze. Teraz trzeba dojechać do mety i litera. Panów policjantów uszkodzimy troszkę. Dobra, zobaczymy co policja chce. 18 radiowozów musimy hitnąć. Powyżej 6 minut ma być pościg. Kolczatki są. Kolczatki trzeba będzie unikać. I 5 infractions, tak? Czyli przestępstw. Okej. Dobra, 4 bolidy trzaśnięte. Jak będzie czwarte stać, to dopiero będą kolczatki. 2 kolczatki musimy uniknąć. A, ja myślałem, że to policja, to przeciwnik z wyścigów. Dobra, mamy speeding, kolejny infraction. Dawajcie, bo ja muszę tutaj parę policyjnych samochodów klepnąć.
chwilę myślałem, że to jest kolczatka, ale nie. Na szczęście. Dobra, szósty tyknięty. Też muszę pamiętać właśnie o korzystaniu z tego bullet time'u. No faktycznie tą masę pojazdu zwiększa. Kolejny tyknięty. 8 na 18. Nice! Wziął i wyleciał w powietrze. Dziesiąty trafiony. Wziął, gościu, wyczynił. Prawie mnie złapali. Jeszcze 8 radiowozów musimy trafić. No i pościg jeszcze 4-minutowy. No. Panie policjante. Cześć, gubię tutaj na prostej drodze. Ano. Bo policjantów moje panowie, nie? Chłopka. Rajno jechało, ale po drugiej stronie. No chodźcie, chodźcie. Dawno już nie było żadnej blokady ani niczego takiego. A jeszcze 8 radiowozów musimy stuknąć. Połowa pościgu za nami. No majestolna. Rajno jadą. Tak, pomyślnie waliliśmy niego. Tylko teraz trzeba stać i jechać. Ziemię chciałby przejechać. Nie, nie odpalamy żadnych pułapek. Tylko. No, nie gubcie mnie tutaj. Koleży. No. Dobra, mają mnie. Zaraz będzie czwarty poziom. Rajno. Minęły nas centralnie. No, może spróbować, ale czy to ci wyjdzie? Nie użyłem tego, bo nie chcę go zniszczyć. To jest ostatni, który nas goni. Przechodzimy na czwarty hit. Teraz będą te kolczatki już. Cześć, atmosferik. Najlepsze gry zostawione na dzień? Nie. W Bioshocka gramy wieczorem. Helikopter nas goni. Ogniu. Rajno przed nami muszą być. Tak. Trochę utknęły. Ale jednego udało się hitnąć. Tędy. A już będzie działał. Już 5 minut temu dosłownie powiedziałem o tym, co się stało i dlaczego tak było. Także już to rozwiążemy. Poczeka? Nie, będę ryzykował. Zaraz będzie baka, to jest poczatka. Okay,
Jedna kurczowka uniknięta, jeszcze jedna. No ale backup teraz mają. Będzie dużo. Kogo teraz pokonujemy? Teraz jest easy, numer 8 na liście. Kolczatka. Dobra, kliknięty wszyscy. I możemy zacząć w sumie uciekać. Wszystkie milestone wykonane. Kurde, co on tu robi? Jakim cudem? Chamsko żeś się pojawił, gościu. Naprawdę szpecnie to żeś zrobił. Jak przódek po strzale. Tak szpecnie. A myślałem już, że im ucieknę, nie? To jest naprawdę dobre miejsce do uciekania. Ale nie udało się. Cholera. Naraźka. Nie, nie skręcasz tutaj. Boże. Czy oni tu wjadą na... Nie mówcie, że oni tu wjadą. Nie wjeżdżacie tu. Nie wjeżdżacie tu. Tu nie można. Zakaz. Antypolis. To trochę potrwa, ale chyba da radę. Bo nie chcę wjechać gościu do środka. Zniknij z mapy. Uuu, panie policjancie. Kradną ci pączki. No niestety, musimy poczekać. Swoich sił z YouTube'em. A co na YouTube'a robisz ciekawego? A, no to spoko. Kurde, wszyscy teraz albo YouTube'ują, albo streamują. A mnie to kto będzie oglądał? No widzisz, mój głos pozostawia wiele do życzenia, ale jednak gadam. Mamy to. Dobra, o, udało się to ogarnąć. Także zabawy z policją mamy. Jeszcze resztę wyścigów dojedziemy i fotoradary też porobimy. A, bo może tak inspiruje wszystkich. To chyba McLaren Senna był ten po prawej od nas. To jest, nie wiem. Jakieś dziwne samochody naprawdę ostatnio się tam ścigają tutaj. Oj, to nie wiem, czy się doczekasz. To muszę być naprawdę sławny i bogaty, żeby pokazać. Ale może wiesz, mi zrobisz dobrą kampanię reklamową i kto wie. Rozpromujesz mnie, to wtedy zobaczymy, co na tym zrobimy. No to się nie doczekasz. No przykro mi. Tutaj lewą stroną. Zmieścimy się, dawaj. Tutaj trochę gorzej, ale da radę. Go, go. Śmigamy na prawo. No nie ma łatwo, no. Jak chcecie coś osiągnąć, no to kurde, trzeba się postarać. A nie, daj mnie to, pokaż mnie tamto. Także tutaj zachęcam do większego wysiłku. Zwłaszcza intelektualnego, panie parku siewaty. A co zaczniesz? Zamieszki? Czy coś innego? Nie.
No ja właśnie nie wiem, co się stanie, jak Kinga uzbiera ten dozgonny szacunek. Bo ona na razie nie ma dozgonnego szacunku, ona ma dozgonny strach we mnie wzbudza, także ja nie wiem, czy ten szacunek jej potrzebny. Będą serpentyny, ale można skakać. Jump forward! No to już niedużo ci brakuje. Dobrze, już tu jest skrót odblokowany na te serpentyny. Podoba mi się to. I zaraz meta. Padaj na metę. Nice. Dobra, to co? Kolejny wyścigens. Już mamy możliwość wyzwania tej dziewczyny, ale jeszcze mamy dwa wyścigi do ogarnięcia i fotoradary. Także zrobimy sobie to wszystko, bo robimy 100%. Kurde, jakoś wyjątkowo dobrze mi się idzie. Aż zaraz wykracza i będzie szło niedobrze. Mój ulubiony tryb, czyli budki telefoniczne. Halo? Czy ma pan wiatrola? Tak, mogłem pojechać tym parkingiem. Ale niech i tak będzie. Serpentyny, a teraz nie można skakać. Trzeba serpentynami jechać. No właśnie, stalówka to mnie nawadnia, to tutaj to, także trzeba mu oddać co jego, to prawda. Bo nikt tak nie teutatysuje jak on. No w ogóle nitro wyrysowane, tutaj jest taka ładna prosta, no. Okej, chodzimy w bardziej krętą sekcję. Za dużo hamulca i poślizg poszedł, ale dobra, nitro nam to odbija. Kto? Kto nasz? Przepraszam bardzo, że kto? To musisz mi wyjaśnić to określenie, bo ja nie mogę potwierdzić ani zaprzeczyć. Znaczy muszę zaprzeczyć, bo jak się Kinga o tym dowie, no to... Nie wiem, co się stanie. Wolę się nie dowiadywać. Wiesz co, ona mi ostatnio tak patelnie strzeliła, że tefal mi się odbiło z przodu i z tyłu głowy. Także nie warto z nią zaczynać. Bez powodu. No bo jak jest powód, to wiadomo. Kurde, prawie 30 sekund zapasu tutaj mieliśmy. Nice. Naprawdę nice. Jedziemy. Jedziemy kolejny, ostatni wyścig. No nie, no co to jest za wsypywanie mnie tutaj przed Kingą? Halo. Takich mam kolegów, to z takimi kolegami to ja nie potrzebuję wrogów. Wszyscy mnie wsypują. Co ja jestem, sól do zupy, czy jak? Boże. To sobie wychowałem widzów, nie? Na własnej piersi streamerskiej. Wjeżdżamy na autostradę. Dobrze. I nitro. Ale dziwnie było z tą zmianą biegów tutaj. Trochę przeciągnięte strasznie. Tutaj może lewą, bo będzie szerzej na ten mostek gwiazd. Tak. Z
Zdecydowanie. I tu wpadniemy na prawą. Elegancja Francja. Ale zasuwamy ponad 300 wy. A tak szkalowaliście moją Mazdę, a jak ona kurde ciśnie tutaj. Jeszcze jak się ładnie w zakrętach mieści. Tak, na pewno. O! Właśnie mnie wyniosło. Ale nitro jest na szczęście. I nic straconego. Uuu, rondo. Magiczne. Nie, na szczęście, tu nie ma magicznych rondów, bo magiczne rondo to by było zło. Ładnie się do niego obdarliśmy. Ale nie koń znaków. Wiem, że kusi, ale co zrobić? No, stalówka ma takie do siebie rzeczy, że on palnie, a potem pomyśli co dopiero, nie? Także... No, ty się będziesz tłumaczył, piękne i bestii. Ona jest dwa w jednym, to ci powiem od razu. Jak ja dawno Bullet for My Valentine nie słyszałem, bez kitu. Trzeba będzie posłuchać. Tutaj lewą stroną, standardowo. I tu na prawo sobie smykniemy. Nitro! Ale mamy czas. O kurde, prawie minuta. Prawie minuta zapasu, czajicie to? Nice. Dobra, jeszcze fotoradary mamy do ogarnięcia. Uuu, tu dużo prędkości trzeba mieć. 238 km na godzinę. No to rozpędzamy się. Dawaj, bo tu jest blisko. Oj, wyskok, nie dobrze. Dobra, jest git. Nie używałem nitro dużo, bo na kolejne się na pewno przydadzą. Okej. Okay. To jedziemy kolejny fotoradar. Znowu 238, ale tu chyba prosta jest. Tak. Wow, ale to już. To już tutaj. O, nie wiem, czy dam radę. Dawaj, jeszcze trochę. Jest, nice. I ostatni fotoradar. 214 tutaj. Ale na krętej drodze. No nie, policja. Kurde. Ajajajajajajajaj. A chciałem sobie fotoradar zaliczyć po prostu. Nie dobrze, trzeba uciec szybko. No co zrobić? Szybszej mi nie dali. Cholera, i teraz będzie zabawa z policją, a to jest czwarty poziom, to oni się tak po prostu nie dadzą, nie? O, jeszcze helikopter wezwali, no dzień dobry, dzień dobry. Kurde mowy, tak już byśmy challenge'owali tą babkę, no. Tak, musimy zgubić helikopter, musimy zgubić całą resztę nośków. Trzymaj się! O, zobaczyłem tą koczarkę w ostatnim momencie. Tylko nie wiem, czy i tak coś z tego wyjdzie. O, o, dupa. No i bastet. W rajność się waliliśmy i koniec. No ale dobrze, nie będą nam przeszkadzać takie. Tylko teraz trzeba się wykupić tym tokenem, żeby nie było. Pay with marker, dobra. Git.
Nie mamy żadnego strajka. Mamy te markery przecież. Okej, okay. To próbujemy jeszcze raz. Jeszcze raz z tym fotoradarem. 214 na godzinę. Mam nadzieję, że teraz nie będzie policji tutaj, bo się zdenerwuje. Na luzie. Nie można było tak od razu. Dobra. To wyzywamy babkę. Jules ona się nazywa, a myślałem, że ona jest easy. Czemu mi się wydawało? Ta poprzednia była easy chyba. Jaka patelnia. Tą, którą dostaniesz, stalówka. Sprint i drag. Ło, to szybkie całkiem. 4-minutowy sprinter ma być. Czy to jest Mustang? To chyba jest Mustang. Tylko nowy Mustang, nie? I kto jest debeściak? O, dziękuję, dziękuję. Shuri, jesteś debeściak. Jeśli się czyta inaczej, to mnie od razu popraw. To jazda. Dobry nawrót. Zaraz ją się smyknął gdzieś. A, dobry, dobry. Tu ją się smyknie, dobrze. No, trochę tu trzeba dzwonić. Nie, tam żadna pracka, co ty? Pracę masz, żeby oglądać najlepszego streamera na świecie. Matematesa! Jest interpretacja. Na szczęście tu jedną ręką się jeździ. O, widzisz? Bierz tu przykład z kolegi. Z pracy się ogląda. I dobrze. Polecam. Się na przyszłość i pracę, i oglądanie z pracy, tym bardziej. Kurde, jak ona wykryła tutaj. No, w sumie szybciej rady nie damy tutaj przejechać. O, nawrót, nawrót jakiś. Ona też tu sporo dzwoniła, trochę ją dogoniliśmy, ale dalej jest sporo przed nami. Mieścimy się, jak on nabiera tutaj prędkości, dziewczyno. Jak ty to robisz? Co ty, masz opony ze spiżu? Dobra, my skrót weźmiemy. Kurde, zakręt od razu jest, ajajajajaj. Ale dobrze, dobrze. Tu ją możemy smyknąć, come on. Dawaj. Nie ma jej na co zepchnąć tak naprawdę, tutaj trochę może. No Mustang tylko na prostych, fakt. No widzisz? Dobra Mazda jest. A ty się pan kusiowaty czepiasz, no? Mojej Mazdy. Oczywiście, że jest dobra. Świetna jest. Taką chciałbym mieć już in real life. Ale no, już to mówiłem i powtórzę jeszcze raz. Fajny samochodzik. Niedoceniany moim zdaniem. Poza tym, no to już nasza tradycja. W Undergroundzie 1 Mazda. W Undergroundzie 2 Mazda. Tutaj też Mazda. Jak w Carbonie będzie Mazda, też będziemy Mazdą jeździć. Dobra, tu trzeba uważać na zakręcie. Co z nami będzie, gdy spotkamy się na zakręcie? Bo to już niedaleko koniec wyścigu. Dobrze, mamy ją. Nie, nie pierwszy raz, ale pierwszy raz to był, wiesz, jak jeszcze to wychodziło. Jeszcze w gimnazjum pamiętam, że się w to grało i wymieniało doświadczeniami i nie tylko doświadczeniami ze znajomymi z gimnazjum, więc trochę temu. Trochę temu to było. Zresztą podobnie z innymi gierkami tego typu. Raczej wyścigów unikałem przez ostatnie lata. Przez ostatnie lata grałem w sumie tylko w F1. Trochę, ale to też nie jakoś super dużo.
bo te nowe Need for Speedy próbowałem, ale nie jarają mnie za bardzo. Chyba ostatni, który przyszedłem, to był ten, to był Payback Need for Speed. Potem patrzyłem, jak to wygląda i oddawałem przed 2 godzinami, bo uważam, że nie było warte. Dobrze. Wszystkie perfekty. Teraz tylko na trafik uważać. No, nowe Need for Speedy są okropne. Ten model jazdy, to wchodzenie w driftem, w zakręt, mając 400 na godzinę, no to kurde, przed samą metą. Ajajajajajajajaj. Restart. Perfekt. Kurde, to był dużo za early. Ale nie ten guzik wcisnąłem. Chciałem wcisnąć nitro, a przez przypadek wcisnąłem zmianę biegu. Dobra, tutaj uwaga. Nadjeżdża łamaga. Albo Maryjusz. Kałamaga. Kurde, znowu. Znowu ten sam błąd, bo go nie widać tutaj za górki, nie? Jak jest. Także muszę pamiętać o tym. Perfect launch. Kurde, over. Perfect. Co ja zrobiłem tutaj? Ale dobra, damy radę. Perfect. Metodą prób i błędów ogarniemy to. Dobra, tutaj zaraz będę na prawo, zaraz potem na prawo. Dobrze. Mamy to. Tak, ale tutaj trzeba było, no tak, że tak powiem, preemptive strike zrobić, tak? Czyli dużo wcześniej skręcić, bo jak już on się pojawiał na horyzoncie, to co stary jestem, żeby zareagować. Bierzemy dwa bonus markery, może z jej samochód ogarniemy. Get out of jail free card. Ech. Dawaj, pink slip. Kurde, extra impound. Ajajaj, nie dostaliśmy jej samochodu.